z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich błądzić traw. Ja powiem Państwu szczerze, że nawet nie wykasowałem sobie telefonu Zbyszka, on cały czas jest. Tyle może być? Tak to będzie mniej więcej, co? Gramy? W 71 roku brałam udział w debiutach opolskich. Zwróciłam uwagę na młodzieńca z białą czupryną i czarnych okularach słonecznych. Nie tylko pięknie grał na skrzypcach, nie tylko wspaniale śpiewał, ale cudownie grał na trąbce. To był rewelacyjny, fajny człowiek. Wszyscy o tym wiemy, że był człowiekiem pełen dowcipów. Ja w ogóle się nie znoszę w telewizji, bo ja zupełnie inny jestem w telewizji niż jestem prywatny. Jak nagrywaliśmy Czas Relaksu, zupełnie przypadkowo Zbyszkowi przypadł mu tekst Oddałbym chyba pieniądze i sławę. Zbysiu się żachnął, mówi, ja tego nie będę śpiewał. Ja mówię, Zbysiu, jak nie będzie śpiewał? Przecież mówiliśmy, że jest wszystko w porządku. Oddałbym chyba pieniądze i sławę. To mówi, tak, daliście mi specjalnie. Wiecie, że ja jestem z Krakowa. Siostry. Wiele koncertów mieliśmy, ale wiele też rozmów w samochodzie, w których Zbyszek bardzo często, myślę, że w jakiejś takiej trosce, jak mu się wydawało, że coś może mogłoby pójść inaczej, to starał mi się to jakoś powiedzieć, żebym wzięła pod uwagę jego opinię. Zawsze ją zresztą brałam. Szanował wszystkich ludzi. Że znajdziesz na mnie znowu, na zatrzymasz przy sobie. Zapomniałem tekstu do piosenki pani Ireny Santol. Kiedy Zbyszek zobaczył, że coś się nie udało młodemu człowiekowi na scenie, przyszedł do mnie, zaczął mnie pocieszać, mówił, że takie wpadki się zdarzają, że on też zapominał tekstu swoich piosenek. To zdjęcie właśnie z opolskiego koncertu 2015. Nabrało to jakiegoś jeszcze większego znaczenia, podwójnego, jakiegoś głębszego w ogóle, zupełnie od momentu, kiedy Zbyszka nie ma i brakuje. I już nie zaśpiewam. Jeśli chodzi o utwór Zacznij od Bacha, jak to się zaczęło? Biorę telefon. Dzień dobry, panie Zbyszku. Rafał Brzozowski z tej strony, kłaniam się. Cześć Rafałek, cześć Rafałku, co tam u ciebie, kochany? A ja od razu tak, no dzień dobry, super, wiem, że tam pan mnie pamięta i tak, no oczywiście Rafałek, no co tam? No ja mówię, że dobrze, chciałem zapytać o taką jedną rzecz. Nagrywamy utwór Zacznij od Bacha. Nie zechciałby pan ewentualnie może kilku zwrotek, kilku linijek ze mną zaśpiewać w duecie? No jasne, że tak. Zacznij od Bacha. To było niesamowite. Zareagował w ciągu kilkunastu sekund, zgodził się na duet z takim młodym chłopakiem, wokalistą, który gdzieś tam na rynku muzycznym zaczął. 2013 rok to był taki ostatni moment, kiedy dobrze, dokładnie posiedziałem sobie ze Zbyszkiem podczas festiwalu w Opolu. To było jeszcze przed tą jego szaloną popularnością, przed tym szalonym takim pędem z Mitch and Mitch. Potem jak gdyby chyba wszystko poszło tak
niebywale do przodu, że nie poradził sobie organizm chyba z tym niesamowitym, z tą niesamowitą ekspansją. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną we. Minęło już wiele lat, kiedy poprosiłam Zbyszka, żeby napisał dla mnie piosenkę na płytę. Kiedy była druga rocznica śmierci, Zbyszka postanowiłam wydać tę piosenkę. Poprosiłam Jacka Cygana, żeby napisał tekst. Jacek zapytał mnie, o czym chciałabyś zaśpiewać w tym utworze. No chciałabym taką rozmowę ze Zbyszkiem. Tyle wspólnych nut, przyjaźni, słów i scen. Nie jestem sam, gdy śpiewam wam, szczęście jest we mnie. Niech ten Zbyszek będzie w tej naszej pamięci jak najdłużej. Cieszmy się tą jego twórczością, jego wspaniałą osobowością. Dziś chcę wam szczęście dać, które jest we mnie.